Chciałbym, żebyśmy zastanowili się, czy da się wyznaczyć miarę kąta DEG, tego kąta. Zachęcam Was do zatrzymania tego wideo i zrobienia tego samodzielnie. Ok, zróbmy to teraz razem. Podstawowa sprawa to to, że jest to kąt wpisany w okrąg, czyli że jego wierzchołek leży na okręgu. Zastanówmy się w takim razie, jaki jest łuk, na którym ten kąt jest oparty. Zaznaczmy sobie ramiona kąta DEG, a właściwie część ramion, czyli cięciwy, które leżą na ramionach kąta DEG od wierzchołka do punktu przecięcia z okręgiem. Teraz widać, że kąt DEG wyznacza łuk CD. Wycina z okręgu łuk CD. W związku z tym, że kąt DEG jest kątem wpisanym w okrąg, to jego miara jest połową miary łuku CD. Gdybyśmy byli w stanie wyznaczyć miarę łuku CD, to prawie mielibyśmy odpowiedź. Wystarczyłoby podzielić tę miarę przez dwa i byłaby to miara kąta DEG. Ale nie znamy miary łuku CD. Ale może zauważyliście, że mamy tu inny kąt wpisany w okrąg, który również wyznacza łuk CD. To ten kąt. Jego ramiona również przecinają okrąg w punktach C i D. Możemy ten kąt nazwać CFD i możemy spojrzeć na sprawę z dwóch stron. Dwa różne kąty wpisane w okrąg, oparte na tym samym łuku, muszą mieć taką samą miarę. Jeżeli mają taką samą miarę, to ten kąt również ma miarę 50 stopni. Ale możemy spojrzeć z innej strony. Możemy wyznaczyć miarę łuku CD. Będzie to miara dwukrotnie większa od miary kąta wpisanego w okrąg opartego na łuku CD. Czyli łuk CD ma miarę 100 stopni 2 razy 50 stopni. A jeżeli miara tego łuku to 100 stopni, to miara kąta wpisanego wyznaczającego ten łuk to połowa miary łuku, czyli 50 stopni. Wszystkie drogi prowadzą do tego samego rozwiązania. Obojętnie, jakby nie liczyć, odpowiedź brzmi 50 stopni.